Hej wszystkim, za mikrofonem Tarael, a to jest Haven Colony, trzeci odcinek. Kontynuujemy naszą przygodę z grą. Przypominam, że gra jest od 12 lat. No i co, jesteśmy dokładnie tam, gdzie skończyliśmy. Nasze ziomeczki budują nam tutaj tunel do gniazda dronów. Mamy populacji w tym momencie... Ile mamy populacji? 30. I czekamy na ryż. Że tak, przyspieszymy troszkę ten temat, tak dwukrotnie. Tu jest farma kukurydzy. Tak, my nie mamy farmy ryżu. Nie, czekajcie. Tu jest farma ryżu. Z czym wy tu macie problemy? Nie, no dobrze macie. Tu jest farma ryżu, ale zimą nie rośnie, także... Halo. Także tu będziemy czekać. Jest burza. Tutaj zaraz to się skończy. Tak, to jest gotowe. 9 nanitów, 28 arbuzów, bardzo ładnie. I tutaj... Tutaj myślę będzie problem z dojściem, ale mamy drony. Mamy drona, to jest najważniejsze. Tak, i nowa misja. Teraz, kiedy zbudowałeś już drugie gniazdo dronów konstrukcyjnych, wybierz zasobnik transportowy i naciśnij przycisk podnieś. To sprawi, że dron otrzyma rozkaz, żeby zebrać zawartość i dodać do twojego inwentarza. Dobra, to jest ten tutaj. Czyli klikamy to. I ten tutaj już leci, przyjaciel. Kolega, kumpel, ziomek, ziomuś. Ziomunio. Mordeczka, wariacik. Dobra. To zebrane. Tutaj mamy zebrane zasoby z tego. Bardzo ładnie. I się eksportuje ryż. Tak, pokażcie mi tylko, jak my stoimy z zasobami. Ryż może na razie nie do jedzenia. Bo jedzenia mamy... No mamy dość, myślę. Bo zaraz będzie wiosna. Dobra, kolejna misja. Przydałoby nam się więcej miejsca magazynowego, żeby trzymać wszystkie zasoby naszej kolonii i mamy teraz zbudować duży magazyn. To jest ten. I wciśniemy go, myślę, tutaj. Trzy drony to będą robić, to pójdzie raz, dwa. No i czekamy. Troszkę szybciej poproszę. Jest już wiosna. Wiosna trzeciego roku. Trzeciego sola w zasadzie. Tak. Dobrze, to skończyli. Bardzo ładnie. Imigranci zadokowali. Tutaj zaimportował ryż. Wziął ryż, a przywiózł makaron. Teraz tutaj jeszcze będą to wozić chwilę. Kolejna misja. Zbudujmy teraz baterię energetyczną, żeby zmagazynować trochę nadmiarowej elektryczności twojej kolonii. Zbudowanie baterii energetycznej doda tryb baterii do okienka moce i zarządzania, tak. Do okienka zarządzeń w panelu kontrolnym kolonii. Jeżeli kiedykolwiek zdarzy się niedobór prądu, tryb baterii uwolni zmagazynowaną moc i miejmy nadzieję, że kupicie dość czasu, żeby naprawić problem. Dobra, tak. I bateryjka to jest to. Ona jest mała, to ją wciśniemy tutaj. To chłopaki szybko zbudują, bo to jest małe, to nie ma co się śpieszyć tutaj, jak my z tym ryżem. No idzie, tutaj też idzie. Tylko jak my z jedzeniem dobrze, z jedzeniem dobrze. To jest zrobione. Tak. Handel ładnie idzie. I teraz tutaj... Nie to. To i tutaj nie morale. Tutaj mamy to. Dobrze.
Dobrze, to się składuje. Teraz, kiedy mamy zbudowaną baterię energetyczną, zbudujmy piorunochron. To pomoże ci chronić twoją kolonię przed uderzeniami piorunów, które mogą nastąpić w sezonie zimowym. Piorunochron może chronić budynki tylko w swoim zasięgu, więc postaraj się pokryć tak wiele budynków jego zasięgiem, jak tylko jesteś w stanie. Dobrym pomysłem jest zbudowanie go pośrodku twojej kolonii. Dobrze, to jest to. Lightning Tower. Tak, zbudujemy go tutaj i w ten sposób będziemy mieli wszystko chronione. I chłopaki budują już. Chłopaki już budują. Budują już chłopaki. Pracują już chłopacy. Nie obijają się chłopakowie. Dobrze, dobrze. Bardzo dobrze, niech to robią. Z tym ryżem 66%, tutaj 72%, ładnie, dobra, to jest. Bierzemy, dostajemy chlebki za to. Chlebki są spoko. O, tutaj się pojawił wskaźnik do baterii jeszcze, bardzo ładnie. Wodę mamy troszkę na plusie. W sumie wodę mamy na zero. To dobrze, dobra, kolejna misja. Wysokie dowództwo chciałoby, żebyś rozszerzył kolonię. Proszę, buduj 3 dodatkowe struktury dowolnego typu, włącząc tunele. To do ciebie należy decyzja, jakiego typu struktur twoja kolonia potrzebuje najbardziej. Popatrz dobrze na wskaźniki i potrzeb kolonii na dole twojego ekranu, a także na tryby podglądu, które są dostępne. Dobra, czego brakuje? Przestrzeń magazynową mamy. Nanity się robią, bateria jest, jak z prądem, 177 zimą. To przydałoby się zrobić jeszcze jeden generator geotermalny. I troszkę jedzenia i wentylator, myślę, dobra. Jak my tu z jakością stoimy? Tak, housing. Tu jest miejsce jeszcze. Tam jest 11, tu jest 11, tu jest 14, to jest miejsce. Morale są dobre. Drony mają zasięg. To jest w porządku. Prądu jest. Zatrudnienie w porządku. Może jeszcze jedną farmę strzelimy. Dobra, czyli zaczynamy tak. Tutaj zbudujemy generator geotermalny. Pierwszego tieru. Podciągniemy tam do niego przejście. Tak, nowa misja. Cieszę się z naszej dostawy ryżu. Czy wiedziałeś, że brokuły zawierają substancje, które zmniejszają ryzyko zachorowania na raka? Naturalnie jest to już bez znaczenia, jako że ta starożytna choroba została wyleczona kilka stuleci temu na starej ziemi, ale wciąż jest to troszkę... Wciąż jest to fajny kawałek wiedzy. Proszę, przyślij nam 200 brokułów. Dobrze. Czyli potrzebujemy teraz zbudować jeszcze farmę na brokuły. Farmy są tutaj. Farma pierwszego tieru i brokuły. Brokuły, gdzie by najlepiej było? Tam 4-1. Dasz radę więcej gdzieś, przyjacielu? 3-9, 4-1. 4-1, to tutaj, czy zrobimy. To będzie drugi budynek. I trzeci budynek, ja mówiłem... wentylator, dobrze. To albo nie, bo tutaj jest kopalnia, to tutaj kopalnię by można było zbudować. Także zbudujemy tutaj kopalnię pierwszego poziomu. Dobra, i lecimy z tym. A tutaj w ustawieniach kolonii, to nie są ustawienia kolonii, to są ustawienia kolonii. To już można włączyć, a można brokuły wyłączyć. I teraz mamy jeszcze więcej jedzenia na główkę.
bardzo ładnie. Brokuły będą, to niech się robi. Przyspieszymy troszkę ten temat. Tylko jak my stoimy... Mamy 50% nadrobocie. Ładnie. Bioterma też potrzebuje pracowników, kurczę. Niedobrze, to my tutaj może do tego centrum imigracyjnego damy... Żeby tutaj był priorytet. Żeby więcej kolonistów przylatywało. Tak, i teraz będzie 9 na wycieczkę. Znaczy na przelot, to bardzo ładnie. Tutaj... czemu nie buduje? A, bo tunel najpierw robił. Dobrze. No i nadchodzi zima, my znowu nie mamy prądu, ale to zaraz tu będzie włączone, także to bez problemu. To bez problemu. I taki late game teraz troszkę, dobra. Jest, zwalniamy. Tak, tylko nie ma pracowników. Nie ma pracowników. Czemu nie ma pracowników? Halo? Ach, bo nie mają zasięgu. Niedobrze. To jeszcze to by tutaj trzeba było zbudować. Mamy nagrodę. Zadecydowali dać nam dodatkową nagrodę. Możemy wziąć na nity na konstrukcję dodatkowych kolonistów albo nawóz. Bierzemy kolonistów. Bo to jest priorytet i tutaj zbudujcie mi to jak najszybciej. Bo zaraz będzie zima, a my prądu nie mamy. Dobra, mamy nagrodę za rozwój kolonii, 8 nanitów, 25 tych cukierków. Tak. Ulepszyliśmy farmę, dobrze. Dobra, mamy teraz kolejny cel. Twoja kolonia osiągnęła populację 50 kolonistów, twoim następnym celem jest dotarcie do 100 kolonistów. Nie śpiesz się i utrzymuj swoich mieszkańców bezpiecznych, szczęśliwych i zdrowych. Dobrze. Dobra, tam już pracują, że prądu nam nie braknie. Prądu nam nie braknie, tyle dobrze. Nowa misja. Kolejnym krokiem w rozwoju twojej kolonii jest zbudowanie centrum badawczego. To pozwoli ci wybadać szeroki wybór jedzenia i tych wzmacniaczy, czy jak to tam nazywać, energetyków, no. Kiedy je ulepszysz, będziesz także w stanie wybadać różne wzmacniające, nie wzmacniające, tylko boostujące, no, ulepszające produkcję, technologię i jeszcze więcej rzeczy, dobrze. Czyli odblokowało nam się to 21 pracowników, u matko, jakie to jest duże. Jakie to jest duże. I nie ma za bardzo gdzie tego zbudować. Musiałoby być tutaj. I tunelem, tak, pociągnie. To niech będzie tak, i tunelem tak pociągnięte. I niech robią. Razy 4, bo czemu nie? Oj, to bardzo długo będzie trwała ta budowa. A to jest tymi brokułami, że ich nie eksportują. Czy nie mamy brokułów? Mamy brokuły. Mamy brokuły i ilu 84 możemy pomieścić. Centrum badawcze mamy. I co nam teraz powiedzą chłopaki ze statku?
ale misja. O, teraz. Mieszkańcy statku kolonizacyjnego dużo słyszeli o substancji znanej jako Cerulean Glow i jej niesamowitych efektów na ludzkim mózgu. O, wygląda na to, że kreacja tej substancji potrzebuje przetworzenia kilku z natywnych roślin z Aven Prime. Teraz, kiedy masz centrum badawcze, poinstruuj swoich naukowców, żeby odkryli sekret wytworzenia tego specyfiku. Dobrze, czyli klikamy tutaj. I tutaj jest, jak widzicie, dużo do zbadania. Wybierzemy to teraz. Niech oni to robią tam, niech badają. A my sobie przyspieszymy troszkę czas. Przyspieszymy troszkę czas i trzeba będzie niedługo zbudować habitat jeszcze jeden. Może nie skyscraper, tylko habitat. I zróbmy go na przykład tutaj. Jak my z żywnością. Oj, mało na główkę. Ale się zima kończy. Dobra, trzeba będzie kolejne farmy zrobić. Albo ulepszyć. To jest storage, to nie. Tutaj ulepsz. To mi zwolni. Tutaj ulepsz. I tutaj ulepsz. Jeszcze te brokuły tutaj ulepsz. I tak. Trzeba by to było rozbudować jeszcze. Zdecydowanie by to trzeba było rozbudować, żebyśmy tutaj jedzenie mieli. Bo jedzenia schodzi, a jest mało na głowę. Dobra, już teraz wiosna będzie. Będzie wiosna znowu. Tak, tu jest jeszcze farma. Ulepsz mi to na trzeci tier i to mi ulepsz na trzeci tier. Mamy mały przyrost żywności. Niedobrze. Niedobrze, teraz przyspieszają. To chyba będzie za mało. Wydaje mi się, że to będzie za mało. 12,5, 12,6 na godzinę. No coś tam niby przyrasta, ale ja bym zbudował farmę jeszcze jedną, trzeciego tieru od razu. To bym zbudował teraz... Equinoi może. No nie, bo tu jest słaba wydajność. Brokuje słaba wydajność. Tego. Kukurydzy. Kukurydzy zrobimy, farmę. Tutaj. I tu jeszcze dojście do niej. Co my tutaj mamy? Jak z morale stoimy? Jedzenie. Oj, przestępczość się trochę robi. A nie mamy posterunku jeszcze. Czemu nie eksportujecie brokułów? A, bo ja nie kliknąłem tego. Ja nie zaznaczyłem po prostu kontraktu, halo. Dobra, dban. Dban alert. No dobra, przyspieszymy temat. Tu niech zbudujemy tą farmę. I to jedzenia teraz powinniśmy mieć wystarczająco produkowane. Tak mi się wydaje. Dobra, ten eksportuje te brokuły. Tu się produkuje jedzenie. Po 25,1 na godzinę. No, niech będzie. Niech będzie jeszcze szybciej. To zaraz tam wybadają. Dobra, co to mamy? Imigranci przylecieli. Ile my mamy miejsca mieszkania? 138.
Tak, bez powietrza 93%. Trzeba będzie niedługo wentylator zrobić. Dobra, zwalniamy. Dobra, to zrobiliśmy. Badania zrobione. Dobra, badania zrobione. Teraz zobaczmy, co powie ziomeczek z orbity. Nowa misja jest dostępna. Bardzo dobrze. Twoi naukowcy teraz wiedzą, jak wyprodukować Cerulean Glow. Żeby wytwarzać ten towar, potrzebujesz zakładów chemicznych. To pozwoli ci wytwarzać różne typy tych wspomagaczy i innych płynów. Dobrze. Czyli to jest tutaj. I tu są zakłady chemiczne, tylko je by trzeba było... Dobra, tam się nie zmieszczą. Ale zmieszczą się... Gdzie się zmieszczą? Tu by się zmieściły. To niech będą tutaj, jak najbliżej tego piorunochronu, żeby to wszystko w zasięgu piorunochronu było. I żeby tam było komu pracować. Bo będzie tam miał zasięg, prawda? Halo? Będzie miał zasięg, dobrze. Dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, to tutaj budują, jak my z bezrobociem. Uuu, 36% nadrobocia, no to nie jest... Nie jest fajnie. Ale to zaraz zbudują. Kolejni imigranci będą bardzo ładnie. 45 owsianki. Tutaj rośnie. Kolejny cel poproszę. I've consulted with Commissioner Veronica and I'd like to make a few recommendations as to how to best. Teraz powinieneś zacząć uprawiać składniki wymagane do Cerulean Glow, czyli Entari i Xenosage. Kiedy będziesz miał już wystarczająco ich obu, użyj swojego zakładu chemicznego, żeby wyprodukować 200 tego Cerulean Glow, dobra? Czyli potrzebujemy farmy teraz. Pierwszego tieru, tylko nie możemy go chyba. Teraz pokaż mi farmę. A, tak, dobra, trzeba było zaznaczyć niejadalne. My potrzebujemy Entari, tak? To by była ładna wydajność. 7,5. I druga farma teraz z tym. Tu gdzieś, żeby było. Tu jest 6,3. Zrobimy tak, tak. O, czemu nie ma prądu? A, bo nie jest połączone jeszcze. Nie jest jeszcze połączone, to zaraz będzie. Dobra, brokuły wyeksportowane. Brokuły wyeksportowane, także to jest spoko. Jest tu komu pracować, jest. Będzie kolejna misja na eksport jeszcze, czy nie? Teraz chcą owsa. Tylko my owsa oczywiście nie uprawiamy. To jeszcze jedną farmę by trzeba było na owiec zrobić. Bo jakaś wydajność sensowna, żeby była tutaj 4,9. Tylko jakby tam się podpiąć do niego teraz. Chyba tak i tak najlepiej będzie. Dobra, populacja jak tam? 81 już. Tylko szczęście spada. Czemu morale spadają? Przestępczość rośnie. Jakość jedzenia coś spada. Niedobrze coś, niedobrze.
zimą ile? 323. Która? A, tutaj. Przecież tutaj jeszcze przejścia nie ma, to na spokojnie. Dobra, wiecie co? Przyspieszymy trochę ten temat. I zaczekamy, aż będzie 100 kolonistów i na tym zakończymy ten odcinek. Także zima teraz musi minąć. Jeszcze jeden kurs. Statek musi zrobić. Nawet więcej. Dobra, teraz 99. Oj! Halo? Pokaż gdzie. Oj, jakość powietrza niedobrze, niedobrze, niedobrze. Trzeba zrobić tak. Pokaż mi jeszcze podgląd. 64%, 81, 82, 90. No przydałoby się jeszcze jeden wentylator dostawić. Tylko weź mi to wyłącz. Nic nie widzę. Nic nie widzę przez tą nakładkę. Dobra, zbudujcie tam. Przyspieszymy troszkę. Teraz się powinna jakoś powietrze zdecydowanie podnieść. Tak, tylko tam pracowników trzeba. 87%. Dobra, tutaj rośnie, widzę. To dobrze. I co z tym statkiem kolonizacyjnym? Ten się nie rusza, no zimą nie porobi. Zimą nie porobi. O! Przylecieli. Przyleciały chłopaki. I mamy 100 populacji już teraz. Tak dobrze wszystko policzyłem. Przysiadł ładnie. Tak. To jest. Tego nie, nie trzeba, myślę, tego nie trzeba. O, nowa misja. Teraz, kiedy twoja kolonia osiągnęła rozmiar 100 kolonistów, czas, żeby zainicjować referenda. Twoim celem w tej misji jest wygranie twojego pierwszego referendum elekcyjnego. Utrzymaj swoich kolonistów szczęśliwych. Potrzebujesz przynajmniej 50% szczęśliwych mieszkańców kolonii, żeby wygrać. Następne referendum nastąpi w przyszłym roku. No ładnie, to następny rok to będzie referendum. Bardzo ładnie. Ale na razie tak. Na razie co tu z tym powietrzem jest? Przecież macie tutaj wentylator, halo. Macie tu wentylator. Po co, bo tu nikt nie pracuje? Dobra. Ulepszcie go. I tak, w tym odcinku to będzie na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się wam podobało i trzymajcie się do kolejnego odcinka. Cześć, na razie.